10 minut po godzinie 8 w studiu gość Jerzy Chociłowski. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Autor książki Niezwykłe kobiety II Rzeczpospolitej, o której będziemy rozmawiać, ale także autor innych książek, reportaży. Państwo pamiętają jeszcze Kontynenty. Pan był ostatnim redaktorem naczelnym pisma. Myślę, że wszystko będzie jasne i może o tych podróżach, jeżeli nam starczy czasu, to na koniec, ale podróże w czasie, bo to jest kolejny raz, kiedy pan powraca do II Rzeczypospolitej. Drugi raz. Kilka minut temu na naszej antenie profesor Zbigniew Mikołajko opowiadał o pewnym sentymentalizmie, który pielęgnuje w sobie. Czy z panem jest podobnie, że to jest pewien rodzaj sentymentu do tego, co było? Umiarkowany, powiedziałbym. No, to jest sentyment w moim przypadku taki późnojesienny. To było moje dzieciństwo. I dzieciństwo młodości moich rodziców. Stąd ten sentyment. Ale oczywiście z dystansu patrzę na tę epokę wstecz, no nie z entuzjazmem, ale nie również z dysgustem. Miała ona swoje cienie, miała swoje blaski. Niewątpliwie był to bardzo ciekawy okres w naszej historii. I cieszę się, że ma takie, zainteresowanie w dalszym ciągu. Nie niknące właściwie. Przyniósł pan swoją poprzednią książkę, czyli Talię, opowieść o postaciach niezwykłych, podzielonych na różne profesje. Na cztery profesje, tak jak się talia kart dzieli na cztery kolory. Jakie to były profesje, proszę przypomnieć? To były artyści, pierwsza profesja, druga politycy, trzecia to byli pisarze, literaci i czwarta sportowcy. No i były dwa jokery. Jednym z nich był Franz Fischer, znany filozof, perypatetyk i jasnowidz, największy przedwojenny osowiecki. To co spowodowało, że po tamtym tomie postanowił pan skoncentrować się na kobietach, nie dzielić już tego na karty, tylko prezentować dlatego, bardzo różnorodne sylwetki? W tym tomie było tylko 9 kobiet. Tam była ogromna przewaga mężczyzn, co jest naturalne. Natomiast no, był to pewien uszczerbek, jeżeli chodzi o kobiety, które w ogóle były poszkodowane w II Rzeczpospolitej. A zasługują na to, żeby wiele postaci z tamtego okresu jednak upowszechnić. I o tym właśnie myślałem, układając tę mozaikę, która się składa z 30 postaci z różnych półek zawodowych, tam są i społecznych, tam są artystki, i sportsmenki, i literatki, i działaczki społeczne. I wybitne żony mężów stanu, jak Józefa Mężów stanu, Beka, jak na pani przykład. Paderewska, pani Piłsudska oraz wielka miłość Piłsudskiego, pani Eugenia Lewicka. Poza małżeńska miłość. Ale duża. Czy te 30 portretów, choć pewnie, i to pan zaznacza we wstępie, można byłoby opowiadać o większej liczbie wybitnych kobiet, to w kontekście dwudziestolecia międzywojennego jednak wyjątki, które potwierdzały tę smutną regułę, że kobietom było bardzo trudno osiągnąć karierę, osiągnąć taki sukces jak mężczyznom? No, niby w dwudziestoleciu uzyskały ogromny sukces w postaci dostępu do parlamentu. Miały czynne i bierne prawo wyborcze. Więc to była ogromna zmiana. Ogromna zmiana zaszła na plus. Teoretycznie przynajmniej. Ogromna zmiana również zaszła w zmianie systemu prawnego. Tuż po uzyskaniu niepodległości mieliśmy w Polsce 3 lub 4 różne systemy sądowe. W Królestwie Polskim, czyli w dawnym zaborze rosyjskim, obowiązywał kodeks Napoleona, który wprowadzony został jeszcze w czasach księstwa warszawskiego, czyli na początku XIX wieku. I status tego kodeksu przypominał niezwykle status kobiet w krajach muzułmańskich. Dam przykład taki, że żona nie miała prawa do pieniędzy
ze swoich zarobków, że mogła mieszkać tylko tam, gdzie jej mąż wskaże. A rozwód był tylko dopuszczalny wtedy, jeżeli mąż sprowadził nałożnicę do domu i jawnie z nią żył. Więc proszę sobie wyobrazić, jaka to była skala jednak upośledzenia kobiet. Więc to oczywiście się wszystko zmieniło. Wiele kobiet, no wiele nie, w pierwszych wyborach do kobiet wyszło, do parlamentu weszło tylko 5 kobiet, potem jeszcze 3 dodane. Piłsudski, nie było wiadomo jeszcze, jak nazywać kobiety, które weszły do Sejmu. Piłsudski, który rozpoczynał inauguracyjne posiedzenie Sejmu w 19 roku, powiedział: panowie posłowie, a siedziało na sali 5 kobiet. Nazywano je z początku posełkiniami lub posełkami. No, utrwaliła się później nazwa. Forma posłanki, chociaż tak. Nie wszystkie posłanki się zgadzają też i na tę formę, to dopowiedzmy. Jak w związku z tym bohaterki pana książki, książek walczyły o to, żeby tę pozycję społeczną, artystyczną zdobyć? Więc w parlamencie to walczyły słabo, bo aczkolwiek elektorat kobiecy był bardzo obszerny, było ponad połowa kobiet, to były społeczeństwa, to były kobiety, ale politycy liczyli się tylko z tym, że one głosują. Natomiast na listach wyborczych były na dalszych miejscach. Także przedostawały się do parlamentu tylko jednostki. No, było tylko 5 kobiet. Przez całe dwudziestolecie w procentach to do parlamentu wchodziły, w skład parlamentu wchodziło 3, około 4%. W Senacie było trochę więcej. I panie utrudniały sobie życie również w tym parlamencie, nawet te nieliczne, tym, że nie reprezentowały kobiet, tylko reprezentowały partie, do których należą, obozy polityczne, do których należą. Jedyny wypadek, kiedy kobiety przemówiły jednym głosem, to była ustawa o ograniczeniu produkcji alkoholu, który wniosła najmłodsza zresztą posłanek, pani Maria Moczydłowska, 33 lata miała, tylko niestety i ta ustawa nie zdała egzaminu, nie była w Polsce przestrzegana. Łatwiej było kobietom, które na przykład były aktorkami. No, proszę pana, łatwiej było kobietom przede wszystkim, które były w miastach. Mhm. Nie wyobrażamy sobie tego, co było na wsi. Wieś ówczesna była, zwłaszcza na wschodnich terenach Polski, zwanych przez Wańkowicza Polską B, a nawet C, była niezwykle zapóźniona cywilizacyjnie. Analfabetyzm był powszechny. Królową światła na wsi była świeca, nafta naftowa, lampa naftowa w najlepszym przypadku. Palono, oświecano izbę gałązkami sosnowymi, tak zwaną karpiną. Wysuszone, one bardzo długo się palą. Kobiety, wieś była przeludniona, było więcej kobiet na wsi niż mężczyzn i stąd bezrobocie. I te kobiety, w większości zresztą analfabetki, miały bardzo utrudniony dostęp do pracy. Szukały tej pracy w miastach. Około 50% z tej masy kobiet to była służba domowa, która zarabiała grosze. Służąca zarabiała, taka czy kucharka, zarabiała w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze tygodniowo kilkadziesiąt złotych. Jeżeli poszła do fabryki, a dużo kobiet pracowało we włókiennictwie, to ta płaca była znacznie wyższa, ale tam kobieta musiała sobie zapewnić wyżywienie i lokum, a jako pracownica domowa miała to na miejscu, prawda? Więc to płace były w przemyśle dla kobiet 30-40% niższe. Co więcej, kobiety były upośledzone również
jeśli chodzi o dostęp do niektórych zawodów. Na przykład do, powiedzieliśmy dzisiaj, korporacji. Taką zamkniętą dla kobiet taką sferą było prawo. Dopiero pierwsza sędzia polska, czyli sędzina, jak to się jeszcze dziś, jak to się dziś mówi, została mianowana w 1929 roku. Prokuratorka była tylko jedna. Więc... No podobnie wojskowość, wejdę panu w słowo, mnie bardzo zaciekawiła historia Wandy Gertz, która... Która udawała mężczyznę. Tak, żeby móc walczyć, a nie tylko, w cudzysłowie tylko, gdzieś na tyłach armii pomagać żołnierzom. No, Piłsudski był zdania, że kobiety nie powinny walczyć. Że powinny być w służbie pomocniczej i tam mogły spełniać funkcje bardzo pożyteczne. No, jego żona spełniała takie funkcje, bo była kierowniczką, pracowała, była członkinią Polskiej Organizacji Wojskowej i tam była szefową sekcji takiej wywiadowczej. Ale wypadek Gierc jest odosobniony. No, było kilka kobiet, które próbowały tego samego, ale proszę zrozumieć, że to była niezwykle taka trudna rola w otoczeniu samych mężczyzn, udawać, będąc kobietą, że jest mężczyzną. Ale to była dzielna kobieta. I później ona... udało jej się nawet przekonać, tak? Że wtedy, kiedy ta prawda wyszła już na jaw, tak, że... Tak, tak. W 20 roku ona już walczyła. No, bo przedtem była na froncie, ale właściwie w czynnej walce nie brała udziału. Dopiero w 20 roku w walce z bolszewikami ona razem z taką grupą kobiet, którymi dowodziła, rzeczywiście była na polu walki, strzelała. To jest jeden z 30 życiorysów, które znajdą państwo w książce. Takich życiorysów, to nie są życiorysy, przepraszam bardzo. Mm-hmm. To są raczej takie, powiedziałbym, życiorysy to jest, powiedziałbym, obligujące bardzo słowo. To są raczej takie felietony. Takie szkice do portretów. Takie szkice do raczej do portretu, aniżeli, bo życiorysy byłyby jednak uciążliwe w czytaniu. Byłoby przeciążenie datami, cyframi i tak dalej, liczbami. Przepraszam, przerwałem tutaj, panu. Tak. Właśnie do tego miałem nawiązać, że to są takie szkice, trochę jak takie dorzecza jednej rzeki, różnie rozwijające się. Też te opowieści różnie pan rozwija i ta książka może być punktem wyjścia do śledzenia losów poszczególnych kobiet. Zresztą część z nich doczekała się biografii. Osobnych. Osobnych. Część pewnie jeszcze... na nie czeka. Wspomniał pan na początku, że to jest dwudziestolecie, to jest kraina pana dzieciństwa, pana wspomnień. Ja muszę zapytać o to, jaką Lilą Wenedą była Elżbieta Barszczewska, bo pan opowiada o tym, że miał jeszcze szczęście. Tak, ja byłem tak. Ja myślę, że jednym z ostatnich, który to widział naocznie. Ja mieszkałem wtedy na Saskiej Kępie, a teatr był teatr polski, tak jak dzisiaj. Więc przechodziłem przez most pontonowy, który był wtedy w Saskiej Kępy, bo nie był jeszcze odbudowany most Poniatowskiego. I wtedy i kino, i teatr to była ogromna atrakcja po tej okupacyjnej posusze. Poza tym ja już wtedy dorastałem, ja miałem wtedy już 11 lat. A nawet 12. I to jest, wie pan, to jest coś niewyobrażalnego, jak się po raz pierwszy widzi teatr w ogóle, bo ja dotychczas, moje doświadczenia teatralne sprowadzały się do obserwacji wiejskich jasełek w czasie Bożego Narodzenia. Więc... Czyli ten pierwszy spektakl... To był pierwszy spektakl, to było uderzenie atomowe. Jeśli chodzi o mój umysł gimnazjalisty ówczesnego. No i ogromne przeżycie. Zresztą
ludzie walili drzwiami i oknami tam na. On był jak odbudowany bardzo szybko, ten teatr. I to była jedna z nielicznych rozrywek. Ja tam napisałem, że dojeżdżało się przecież, nie było komunikacji. Dojeżdżało się tak zwanymi budami, czyli ciężarowymi takimi samochodami. Z tyłu były dostawione takie prowizoryczne schodki, żeby się można było wdrapać do tej budy. Jerzy Chociłowski, autor książki Niezwykłe kobiety II Rzeczypospolitej, był gościem Dwójki. Zachęcamy serdecznie do zapoznania się z tymi opowieściami. Pan to nazwał felietonami o niezwykłych kobietach II Rzeczypospolitej i zachęcamy do odkrywania tych szczególnie, o których zapomnieliśmy, prawda, bo o wielu pamiętamy, ale część należy przypomnieć. Dziękuję serdecznie. Ja również panu dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.